tak jak mamy wiele młodych, zdolnych i kreatywnych osób, dziś będę miała przyjemność porozmawiać z jedną z nich. Jest nim pasjonat projektowania graficznego, który ukrywa się pod pseudonimem Samurai Design. Moim gościem jest Mateusz Latocha, student kierunku grafika w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach. Cześć Mateusz. Cześć. Skąd pomysł na pseudonim Samurai? Pseudonim Samurai wziął się z czasów, gdy uprawiałem parkour oraz akrobatykę na mieście i tak mnie po prostu koledzy nazwali. Czyli byłeś takim wojownikiem, tak? Na mieście. Tak, można a teraz tak jesteś wojownikiem na polu graficznym. Na polu graficznym. Właśnie dodałem sobie design, żeby podpiąć swój kunszt artystyczny do pseudonimu, który już posiadam od lat. A czemu wybrać akurat studia artystyczne? Wiesz, pytam się, bo w jednym z wywiadów czytałam, że to nie tylko ze względu właśnie na edukację. Zajmuję się projektowaniem graficznym od mniej więcej 10 lat. Zawsze chciałem poznać środowisko artystyczne, projektowe. Najbardziej właśnie chodzi o poznanie ludzi. No i przy okazji edukacji oraz polepszanie swoich umiejętności. Tak, swoich umiejętności graficznych. A skąd w ogóle czerpiesz pomysły? Inspiracje. Inspiracje. Inspiracje głównie czerpię z otaczającego mnie środowiska, z muzyki, którą słucham. A jakiej najczęściej słuchasz? Elektronicznej głównie. Gdzieś tam rap się pojawia. Również klasyczna muzyka. Ja się odnajduję na każdym polu, jeżeli chodzi o muzykę, ale te, co pierwsze wymieniłem, to są takie główne motory napędzające moje działanie. A ty głównie pracujesz w technice fotomanipulacji. Jakbyś mógł coś więcej powiedzieć, na czym ona polega i dlaczego właśnie akurat ją wybrałeś? Technika fotomanipulacji polega na łączeniu ze sobą zdjęć w jedną kompozycję, wykorzystując do tego zróżnicowane środki graficzne, które dają programy edytorskie. Są łączone te elementy ze sobą, na przykład jeżeli chcę... Że tak metodą nakładania, tak? Nakładania oraz dodawania efektów właśnie, takich jak cienie, mieszanie ze sobą warstw, opcje mieszania tak zwane. I właściwie tyle chyba mogę powiedzieć na ten temat. No, fotomanipulacja to jest... To jest praca na zdjęciach, typowo. Ty w swoim dorobku już masz ponad 40 prac i często w nich pojawiają się tychy, czy na przykład piramida, czy stadion. Czy uważasz, że tychy to jest takie twoje miejsce na ziemi i ty dlatego właśnie wykorzystujesz te różne budynki, obiekty z naszego miasta? No, tak sądzę. Tychy to bardzo ładne miasto, bardzo mnie inspiruje. Jest zielonym miastem, że tak powiem. Zawsze chciałem mieć w swoim dorobku artystycznym jakieś prace związane z tychami, dlatego też postanowiłem swego czasu, że zrobię taką serię grafik w technice fotomanipulacji. Brama Słońca, ten chyba najbardziej taki znany. Tak, tak, najbardziej znaną pracą jest Brama Słońca. A masz jakąś wśród swoich pracy taką, którą uważasz za wyjątkową? Jest dla ciebie jakoś najważniejsza praca? Przez dłuższy czas taką wyjątkową pracą dla mnie była praca z Bobem Marleyem, znaczy z twarzą Boba Marleya, wykonana w technice typografii. To nie jest fotomanipulacja. O tyle przywiązałem swoją wagę emocjonalną do tej pracy, ponieważ... Wygranie konkursu. To jest swoją drogą, ponieważ spędziłem nad tym 120 godzin, kilka miesięcy pracy i to mnie napędziło po prostu na dalsze działanie. Dało mi dużej dawki energii. A wracając do pytania, ostatnimi czasy skończyłem tworzyć serię instalacji graficznych zatytułowanych Archiwum 1718. Jest to uzewnętrznienie wrażliwości artysty, czyli w tym przypadku mojej. I te prace wykonałem już w technice grafiki cyfrowej. I wydrukowane zostały na materiale przezroczystym, co daje wielowarstwowym materiale, bo to na warstwach jest i to daje wrażenie przestrzenności i to dla mnie stanowiło największe wyzwanie, które spełniłem, wykonałem.
A powiedz, jak to się robi, że tworzy się pracę, która jest jedną z najczęściej pobieranych tapet w internecie? Myślę, że tu już działa przypadek. Wystarczy... Ale myślę, że duża doza talentu też jest mile widziana, no bo tak, gdyby tak. nie było dobrej pracy, to by nikt tego nie chciał oglądać i pobierać. Jednak dobra praca... Broni się sama. Broni się sama, zachęca do konsumowania jej, ale tak jak już wspomniałem przed chwilą, to ta praca znalazła się we właściwym miejscu, w właściwym czasie. Jesteś rozpoznawalny też dzięki temu, prawda? No tak, tak można powiedzieć, chociaż wolę zachować skromność w tym temacie. Oprócz tego, że tworzysz piękne prace graficzne, też współpracujesz z markami odzieżowymi. Jedną z nich jest Wheel of Tychy. Jak się odnajdujesz w takiej formie? Wheel of Tychy jest marką również odzieżową, bo zajmują się jeszcze tworzeniem różnych takich akcesorii. Jeżeli chodzi o samuraja jako projektanta w Wheel of Tychy, to jest to ciekawe wyzwanie, do którego mogę przemycić swój kunszt artystyczny, zachęcający do kupowania rzeczy związanymi z właśnie tymi elementami. Też widząc ubrania, które na przykład projektujesz, można już potem je łatwo gdzieś odnaleźć, że to jest taki twój na przykład znak rozpoznawczy, tak? Że patrząc na tą kolekcję, jak oglądałam w internecie, to jest to wszystko spójne i ja już wiem, że jak widzę to a to, to na pewno jest to dzieło samuraja. Dziękuję. Właściwie każdy artysta ma swój styl, a ja dążę do tego, żeby mój styl był rozpoznawalny. Taki, powiedziałbym, dość unikatowym, ale nie do końca, bo zawsze czymś inspirować się należy i inspirację też należy skądś brać. A jakie są twoje plany na najbliższe tygodnie, miesiące, czy może masz już w planach tworzenia jakiejś nowej pracy? Tak, po ukończeniu studiów szkoły wyższej. Obrona w czerwcu, tak? Obrona w czerwcu. To trzymamy kciuki. Dziękuję. Chciałbym zająć się fotomanipulacjami nadal. Mam taką pracę na razie w swojej głowie, która polegałaby na stworzeniu kompozycji, w której by się również znalazły elementy stychów. Również w klimacie postapokaliptycznym, lecz chciałbym poszerzyć tą pracę o wizualny efekt taki trójwymiarowy, który uzyskiwany byłby dzięki okularom przystosowanym do tego. No brzmi bardzo, bardzo ciekawie. Więc czekamy na tę twoją pracę i mam nadzieję, że wszyscy, którzy są zainteresowani twórczością naszego samuraja, do internetu szybko zajrzą i zobaczą te wspaniałe prace i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli już mówić i pokazywać i chwalić się tym twoim nowym projektem. Oczywiście trzymamy kciuki za obronę w czerwcu, a was zapraszamy do odwiedzania fanpage'a na Facebooku i śledzenia dalszej kariery mojego gościa. Bardzo dziękuję. Dziękuję.